Cześć, witajcie, z tej strony. Robert 282QA, 8.25 rano, Ej, strasznie wcześnie, jak na sobotę. Ej, motywu przewodnik brak. Witam wszystkich, którzy tego słuchają, wszyscy, którzy oglądają. Ej, przypominam, że jeżeli ktoś nie chce oglądać, to jest wersja MP3 i również podcastowa na Androida i na iOSa i zaczynamy sobie od najnowszych. Kultowa elektronika. Robię pisałem na fejsie i cisza. Ja na fejsie jestem mało aktywny, trzeba przyznać, natomiast na większość pytań na Twitterze odpowiadam no, w ciągu tam paru godzin, więc jeżeli coś jest bardzo pilnego, no to zawsze polecam jednak mimo wszystko Twittera. Na fejsie za dużo jest tego, po prostu nie jestem w stanie tego ogarnąć w ciągu dnia. Naprawdę tego jest bardzo, bardzo dużo i Gdybym miał wszystko ogarniać, to, to niestety nie starczyłoby mi czasu na nagrywanie i na życie, e, więc e, tak to wygląda. Magic 35. E, witam, muszę pilnie kupić smartfon do 2000 złotych. Smartfon biznesowy. Zastanawiam się, co wybrać. Ważne, aby był wydajny procesor i dość dobry czas pracy na baterii. Co możesz polecić lub na co zwrócić uwagę? To zależy. Jeżeli chcesz kupować coś z tych nowych smartfonów, no to myślę, że warto czekać, gdzie jesteś. Chyba w kurtce Mi 9. To jest na pewno spoko opcja i to jest bardzo, bardzo fajny telefon. Póki co jakby nie zawiodłem się na nim, a już tam trochę z nim siedzę, więc naprawdę kawał fajnego sprzętu. A jeżeli mówimy o, o smartfonach tańszych, no to rzeczywiście tutaj się trochę już zwolniło, że tak powiem, jeżeli chodzi o ceny. Mamy S9, czasami można S9 Plusa, no za trochę więcej, ale może gdzieś tam jakieś niedługo przeceny będą, więc polecam zwrócić na to uwagę. Trochę za drogi, ale u 12 Plus jest świetnym smartfonem, mocno niedocenianym, jeżeli chodzi o coś innego, jeszcze za 2000 zł. No, w tej cenie można spokojnie V30 kupić, nawet zostanie trochę kasy. To jest nadal bardzo fajny telefon, G7 również. Eee, zwracam uwagę tylko, że z aktualizacjami to LG ostatnio mają problemy. No, no i cóż, cóż, cóż jeszcze ciekawego by było? No z tych takich produktów, no jeszcze pewno jakieś starsze Sony, jeżeli chodzi o flakowce, pewno już co 2000, <laughs> przepraszam, też będą. Ale jeżeli chodzi o świetny czas pracy, i on jest dobry na Mi 9 i wydajny procesor, no to chyba najmocniejszy w ogóle ze stałej stawki to będzie Mi 9. Tą wersję 664, brać, nie, nie, nie łapać się na tą 128, i ona jest około 2000 zł, z tego co wiem. Więc ja bym pewno ubrał Mi 9, bo aparat jest naprawdę bardzo dobry. Filmy również kręci fajne, nie wiem czy najlepsze, bo tak niby tam mówią na niektórych portalach, ale nie jestem co do tego przekonany. Ale jeżeli chodzi o wydajność, to jest na pewno topowa i działa świetnie. Ekran też jest bardzo dobry, więc no właściwie wszystko. No poza może głośnikami. Łukasz Duda, co myślisz o Note 8 w 2019 roku? Opada się kupować. Powiem szczerze, że znaczy z Noutami to jest tak, że, że dużo osób myśli, na no, patrzy na Nouty, na te starsze, bo, bo one jakby, no, są telefonami, które odznaczają wszystkie haczyki, mają wszystko to, co potrzeba, są wodoodporne, mają dobrą wydajność, dobre aparaty. Wyglądają całkiem nieźle, indukcyjne ładowanie, wszystko jest I, i, i to jest jak najbardziej trafne myślenie. Natomiast ja cały czas zwracam uwagę, że Note'y to jednak są takie telefony bez kategorii, trochę w sensie nie mają konkurencji, biorąc pod uwagę ten ryzyk. Jeżeli ktoś bardzo chce Note to myślę, że odpowiednia SK z danego roku, czyli nie wiem, S8, S8, w tym przypadku będą tańsze, a nie będą gorsze, tak? No bo S8 Plus raczej nie jest gorszy pod większościami parametrów. Wiadomo, nie ma rysika, ale też można trochę zaoszczędzić. Tak samo jak ktoś się szykuje na Nota 9. Myślę, że to samo S9 Plusa można dorwać, powiedzmy, za mniejsze pieniądze i jakby większość tych parametrów jest zgodna, tak? Więc nie wiem, czemu tak wszyscy się rzucają na te rysiki, a później nie korzystają z tych rysików. Ale jeżeli ktoś chce, Oczywiście, ja uważam, że Note są nadal bardzo fajne. Note 8 nie bardziej pasuje, Note 9, ale, ale rzeczywiście jest, jest również telefonem, który dużo osób jednak poleca. nadal bardzo dobry, kompletny sprzęt. Więc jak najbardziej, jeżeli uda ci się upolować coś fajnego w tej cenie, którą sobie zakładasz, to myślę, że to jest ok. Tylko no pamiętaj o tym rysiku, no bo, bo nie, nie wiem, mi się wydaje, że głupio też kupować telefon z rysikiem, skoro nie będziemy korzystać z tego rysika, skoro można, powiedzmy, w tej samej cenie kupić coś najniższego. Zura, cześć Robert, w przeciągu mniej więcej 3 miesięcy będę kupował nowy telefon. Obecnie posiadam P10, kupiony w czerwcu 2017, przepraszam, i jestem zadowolony. Od nowego wymagam. Ceny do 2800, wiadomo, jak będzie trzeba, to parę złotych się dołoży do 300 czy 200, to już max. Skanera na przodzie telefonu, bateria, która wytrzyma minimum 3,5-4 godziny, indukcyjne ładowanie, nie musowo. Fajnie by było, gdyby posiadał coś w stylu Always On Display, ale przeżyję bez tego. Preferuję płaskę menu, tak jak to jest w iPhone'ie czy w P10C. Płaskie menu, no to myślę, że Mi 9 spełni wszystkie Twoje wymagania, w sensie Always on jest, ale niestety nie ma żadnych ikonek. Indukcyjne ładowanie jest, nie musi być bateria 3,5-4, spoko, Scanner na przodzie jest. Cena, no myślę, że nawet dużo niższa, yy, tam trochę niższa, zależy od takiej dystrybucji, byś wybrał telefon. Płaska mini, myślę, że można sobie to z jakimś lancerem ewentualnie ogarnąć, i gdyby coś tam nie pasowało. Jestem raczej sceptycznie nastawiony do wszelkich Xiaomi, o, czy Honorów. Obecnie najbardziej przekonuje mnie Mate 20 Pro, jest szansa, że stanie przez te trzy miesiące do 4, o te 400-500 Myślę, że tak. Teraz właściwie co chwilę są jakieś promocje na tego Mate 20 Pro. Więc przez te 3 miesiące, to myślę, że spokojnie. Przypominam, że pod koniec marca yy, jest prezentowany P30 i P30 Pro, więc na pewno ceny też spadną wtedy, jeżeli chodzi o Mate'a, Myś, znaczy myślę, że spadną, bo <laughs> jakby to powiedzieć, dużą część się widzę promocje związane z Huawei'em i ich, ich flagowymi modelami, niż innymi flagowcami, więc myślę, że jeżeli się pojawią też nowe, to, to raczej też cena automatycznie spadnie, żeby, żeby to urządzenie gdzieś tam lepiej schodziło i było bardziej konkurencyjne do nowszych modeli, więc... Myślę, że za trzy miesiące będziesz miał super strasznie duży wybór yy, i, i część telefonów, które, które miały się pojawić już wejdą na, w ogóle do sprzedaży normalnie. Mówię na przykład o OX, Xperia 1, więc zobaczymy co ten telefon będzie potrafił, ile będzie kosztował. Za trzy miesiące, no to możemy wrócić do tego tematu. Natomiast jeżeli byś musiał na przykład teraz, bo coś tam się, nie wiem, rozwaliło i, i w ogóle P10 przestała działać, no to myślę, że Mi 9 właściwie, no poza tym, że, nie, że jest to Xiaomi, tak, ale to pokrywa właściwie wszystkie rzeczy, które potrzebujesz. Ale MAI 20 Pro również yy, myślę, że yy, też stówki, To jest osiągalne, żeby w ciągu trzech miesięcy spadły, żeby na pewno była jakaś promocja. Adam 89682BO. Cześć, cześć. Yy, długi ten nick. Aha, 92 Cześć, witam mojego ulubionego tech -youtubera. A dzięki, cześć. E, dziś bez pytania, ale pochwalałem się, że zakupiłem xz 3 A to widziałem. Za 2200. Wiem, w tej cenie można wyrwać coś lepszego, ale ja, jako wieloletni fan Sony, sam rozumiem. Dzięki za pomoc przy wyborze. Zdjęcie wylądowało na Twitterku pod Twoim hashtagiem. Widziałem, dzięki. Na razie jestem zadowolony, chociaż jestem ciekawy, 1, jak to będzie wyglądało. Kiedy testy tego modelu pozro. E, w ogóle gratuluję, bo to jest naprawdę fajny model. To jest w ogóle jeden z większych przełomów, jeżeli chodzi o Sono od dłuższego czasu. Wszystko pasowało, bo ekran był spoko, telefon ładnie wygląda, jest wydajny, działa dział ok. Nie wszystkie pomysły jak te poczne krawędziowe mi się podobały, ale zmiana wreszcie w interfejsie aparatu. Jak wielokrotnie mówiłem, kilka fajnych zdjęć udało mi się czepnąć XZ3, w ogóle z, z, z Xperiami, bo one wymagają trochę dłuższego namysłu, jakby ustawienia tych parametrów. czasami pobawienie się ekspozycją i no, kolorami, żeby, żeby to wyglądało naprawdę spoko, ale ogólnie jak się poświęci trochę czasu, to szczegółowe, fajne zdjęcie wychodzi z Xperia. I kiedy Xperia 1? No oficjalnie w czerwcu, tak? Czy, czy uda się wcześniej dorwać jakiś sprzęt, żeby przetestować już na premierę? Tego nie wiem. Chciałbym oczywiście, jestem mega zajarany Xperium 1, mówiłem to już Wtedy, kiedy myślałem, że, że znaczy wszyscy myśleliśmy, że to się nazy będzie nazywało XZ4, z tego względu, że raz te proporcje i one faktycznie się spisują, chociaż zwracam uwagę, że, że jednak na ekranie w Xperia 1 pewno będzie to wyglądało znacznie lepiej e, i głośniki stereo będą to jakby dopełniały. A druga kwestia jest taka, że no jednak zapowiedzieli sporo fajnych funkcji, które są stricte pode mnie kierowane, tak czy, oczywiście w cudzysłowie, ale. Chodzi o nagrywanie w, w dobrym kodeku, w dobrej jakości, powiedzmy w tym takim formacie, gdzie możesz sobie pokolorować film. To jest mega interesujące, jak na smartfona. Oczywiście można to robić na każdym innym smartfonie, tak? Możemy sobie nagrywać filmik pro na dowolnym Androidzie, a właściwie tym flagowym takim spokojnie i iPhone'ie i to będzie też wyglądało bardzo dobrze. Zresztą na iPhone'ie trochę lepiej, bo nie wiem, obsługują trochę lepsze kodeki. Natomiast no tutaj, jakby od początku do końca, myśl jest powiedzmy nastawiona na to i to jest mega ciekawe. Ja jestem mega zajarany i mam nadzieję, że uda mi się to przedstawić. W ogóle, na pewno, jeżeli będę miał możliwość testowania Xperia 1, na pewno będę chciał zrobić jakiś taki film zupełnie osobno o samym nagrywaniu, o tym jak pokolorować film, co się, jak nagrać i, i co można osiągnąć, powiedzmy, z takiej Xperia 1, e, jeżeli chodzi o nagrywanie. To myślę, że jest mega ciekawy temat. Jeszcze raz gratuluję. Jaki to? Cześć, czy nie wiesz, kiedy będzie aktualizacja U11 do Androida P? Pozdrawiam serdecznie, ja. Wiesz, co ciężko powiedzieć, bo nie mam żadnych informacji. Wiem, że nie, nie, nie za bardzo te aktualizacje się trzymają HTC, tak samo jak ULG. Nie wiem, z czym to związane. ULG jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Mają skomplikowaną nakładkę, i właściwie wszystko jest pozmieniane, ale HTC, gdzie oni tak mocno unifikowali się, jeżeli chodzi o aplikacje, rezygnowali ze swoich. Na rzecz androidowych, nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego, tym bardziej, że mówię, no, no na przykład U12 Plus to super, super telefon, ja, ja podejrzewam, że jakbym miał do wyboru, to byłby to jeden z tych telefonów, który mógłbym na co dzień sobie spokojnie używać. Więc niestety oficjalnego żadnego info nie mam. Kuba Michalczak, cześć Robert, w końcu Q&A mam pytanie, czy w połowie roku, koniec maja, czy czerwca, nagrać jakiś filmik, jak na przykład top 10 smartfonów do 2000 zł? Jasne, postaram się. Postaram się to robić takie co, nie wiem, co 3-4 miesiące, może, bo to jednak się zmienia. A, a wtedy pojawiają się inne telefony. Ja, ja, ja powiem już Wam teraz szczerze, że okej, okay, jest masa telefonów, które są z zeszłego roku i są za e, całkiem niezłe pieniądze, bo te ceny spadają, tak. może by zobaczyć sobie, nie wiem, na S9, na, na Mate, e, na P20. Masa telefonów, które są świetne, mają dużo jakby ciekawych. Funkcji i ta cena spada. Natomiast, no powiem szczerze, że wydaje mi się, że to praktycznie niemożliwe, żeby pobić Xiaomi. Jeżeli ta cena, powiedzmy, w Polsce będzie ustalona faktycznie gdzieś tam na 2,500 czy coś, czy 2,400, a jeżeli mówimy o wersjach z Amazonu, czy gdzieś tam z innego źródła, bo, bo myślę, że masa osób będzie ściągała sobie to z Amazonu, skoro tam potrafi ten sam telefon być powiedzmy tylko z innej dystrybucji za. Nie wiem, 1900, za 2000, za 200. No to powiem szczerze, że ciężko jakby tutaj znaleźć konkurencję dla tego telefonu, tak, no bo będzie miał dobrą baterię. Napra naprawdę jestem na razie mega zadowolony z tego telefonu. Wszystko śmiga foty wali, jak szalone. Tak jak mówiłem w materiale, trochę interfejs jest tam aparatus skaszeniony, ale myślę, że to można jakby poprawić. Odnajduję też jakieś pewne plusy w tym telefonie, takie dodatkowe. Zobaczymy. No, póki sam się go testuje całkiem nieźle, systematycznie, co, codziennie, bo właściwie teraz najbardziej siedzę, bo S10, Plusa właściwie już mam bardzo dużo tych testów baterii. W chwili obecnej najczęściej siedzę na V40, bo też już od dłuższego czasu, więc już mam no, chyba 8 albo 10 cykli skończonych. Baterii, masę zdjęć, chyba gdzieś kostówki. Na S mam chyba ponad 300 już zrobione. Mam jeszcze Xperię i na razie siedzę na, na tej właśnie 10, bo od nich chcę zacząć. No i jeszcze w kursie została mi, w kursie chyba, tak. W kursie została mi dziewiątka To są telefony, które teraz najczęściej testuję i, i muszę powiedzieć, że naprawdę póki co tam i 9 to jest ogień. Madra gory. Cześć. A co powiesz na Energizera Power Max P18K Pro? Czy to ma sens? Moim zdaniem nie. Znaczy, no przesadzili jakby z forum i, i powiem szczerze, no po prostu spieprzyli to koncertowo. Powiem szczerze, bo e, faktycznie telefon z przodu wygląda nieźle, jak na powiedzmy konstrukcję, która właściwie z telefonu zrobiła się powerbankiem z ekranem. Konstrukcja świetnie, no bo ekran wysuwany, przedni ekran bezramkowy, no super to wygląda. Natomiast gdyby zrezygnowali i zrobili 10 tysięcy mAh, tak, i telefon był, mógłby być o połowę cieńszy, to, to znacznie lepiej by to wyglądało, byłoby znacznie bardziej praktyczne i może tak dużo osób by o tym nie mówiło, bo, bo nie byłoby to tak absurdalne, ale telefon byłby bardziej uży, użyteczny. Bo teraz no, ciężko mi sobie wyobrazić kogoś, kto będzie korzystał z tego telefonu autentycznie. To jest właściwie niemożliwe. To jest telefon, on był grubości gdzieś takiej. No to, to jest powrót do nawet przed 51.10. 51.10 była cieńsza, jeżeli chodzi o Nokia. To są jakieś takie stare, bardzo, bardzo 3, 31, 10 i nie, nawet nie, nawet te 30 coś tam, takie z antykami wysuwanymi, klapkami. Masakra, Okej, okay, no super bateria i tak dalej, ale no, myślę, że trzeba gdzieś po prostu znać umiar, w, w, jakby w każdym parametrze, tak. Kaziu klaszy. Siemka, wiesz, czy w tym roku wyjdą jeszcze telefony pokroju S10A, czyli kompaktowe i dobrą specyfikacją. Ciężko mi powiedzieć, S10A już też mam, natomiast dopiero zacząłem, dopiero zacząłem sobie testować, więc, więc na spokojnie. W każdym razie. Na, na razie się jeszcze tak mocno, mocno na nim nie skupiam, ale, ale wiem, że dużo osób na niego czeka. W każdym razie, e, ciężko powiedzieć, no, jeżeli, no kompaktowo, jeżeli chodzi o wymiary, to faktycznie, no to jest taki no, telefon podobny do S9 bym powiedział, do Pixela 3, może trochę większy niż Pixel 3, to, to są naprawdę mega kompaktowe telefony i ja rozumiem, że, że ludzie Czekają na coś takiego. W sensie, że telefon ma być jakby nieokrojony mocno, ma wyglądać nieźle. Nie chcą żadnych wymysłów w postaci zakrzywionego szkła i bajerów i innych setów. Telefon ma być trochę tańszy, ma mieć dobre podzespoły i nie być zbyt duży. Ja to szanuję i wydaje mi się, że to jest też spoka opcja. Pacienka, mnie 10 kład składanego smartfona to już przesada. 10 koła za, za jakiegokolwiek smartfona to jest przesada, tak? No, to chyba, że po prostu zmieniam się u nas jakoś tak dra, dramatycznie za zarobki, ale w chwili obecnej to raczej nie. No, no, no 3-4 tysiące to już jest absurd. No powiedzmy sobie szczerze, tak? No, no, przy średnich zarobkach w naszym kraju, no to jest średnia pensja miesięczna w naszym kraju, no to jest masakra. Nie. Nie popadajmy. W skrajności. Mikołaj PL18. Cześć Robert, dla mnie skaner linii papilarnych w ekranie to porażka, zakłada folię i już nie działa. Ten skaner poprawnie, poprawnie łucek łuczek. wrzucił film, gdzie to widać. Dzisiaj się bawiłem S10 Plus i jest mega fajne. Kolega mi powiedział, że to jest, nie są elastyczne ekrany w tych składanych smartfonach, tylko folie, co mi to niech. Nie chcę się wierzyć. Dla mnie składane smartfony są bez sensu, jeżeli ktoś będzie chciał większy ekran, to niech ten tablet, sobie tablet kupi. Myślę, że składane smartfony umrą tak szybko jak tablety. Ja myślę, że nie, natomiast faktycznie jest tak, że gdzieś tam też słyszałem, powiedzmy pokątnie, że te ekrany składane to na razie są bez szkła i to jest największy problem, jeżeli chodzi o o jakby produkcję, tak, że, że to szkło ma się zaginąć, tak? Albo żeby ta część tylko była szklana, a reszta plastikowa, czy tam jakiegoś materiału, a reszta szklana, żeby faktycznie to jakoś wyglądało i się łączyło. I to jest największe wyzwanie, jeżeli chodzi o te urządzenia. Ja widzę w tym potencjał. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Natomiast co to z czyli No nie wiem. No ja naklejałem, sprawdzałem na folii. W Umi filmie też jest zwykłą folię, która była na ekranie i ona z tą folią, jak ktoś kupuje telefon. To ten skaner działa. Jak ktoś wrzuci szkło, to nie na każdym szkle hartowanym to będzie działać. Są szkła, które to ogarniają, są takie, które tego nie ogarniają, ale folie właściwie wszystkie będą, bo są bardzo cieniutkie, więc nie wiem, ja nie, nie widzę w tym jakiegoś wielkiego problemu. Tym bardziej, że ja na przykład nie jestem osobą, która korzysta w ogóle z jakichś zabezpieczeń tego typu. Więc... więc tyle. Tyle powiem w tej, w tej kwestii. Grzegorz, zaklikam. Witam, Robert. Mam pytanie: Bo teraz na targach MWC. Twoim zdaniem, jakie było największe rozczarowanie tych targów, a jakie największe było zaskoczenie tych targów według ciebie? Zaskoczenie, że faktycznie pojawiło się trochę. Znaczy, ogólnie, personalnie, to, to bym powiedział, że jeśli chodzi o telefon, który powiedzmy no skradł targi, to, to niewątpliwie Mate X. Bo, bo jakby było najwięcej oblegania, on był też tam zaprezentowany, a nie na Unpacked, jak Samsunga, no najwięcej osób oblegało go, po prostu to co się tam działo, to było istne szaleństwo i myślę, że to jest taki marketingowy, czy taki pr właściwie, największy sukces. Jeżeli chodzi o największą porażkę, znaczy ja bym chyba osobiście... Znaczy, ciężko to powiedzieć, bo, bo jakby były dwa przewodnie tematy, I5G i te składane smartfony. I ile faktycznie no kilka firm tylko pokazało jakby gotowe koncepty, czy prototypy, czy nawet finalne modele, ale które już nie wchodzą do sprzedaży, to właściwie wszyscy mieli jakieś zginane ekrany. Tu się coś zginało, to były jakieś ramki, tu samo się ekran zginały. No i to jest w ogóle dla mnie bez sensu, tak? To, to, że każdy ma ekran zginany, i to jest trochę tak jak z pokazywaniem technologii, która, nie wiem, jest gdzieś na innych smartfonach. Część jest, na przykład ekranów jest kupowana i tak u jakiegoś jednego dostawcy, tylko coś tam jest zmieniane i wow, mamy super ekran wyginany, ale nic z tym te firmy nie są w stanie zrobić. I, i chwalenie się w ten sposób, moim zdaniem, jest zupełnie bez sensu. Ja bym to uznał za jakąś porażkę, że po prostu wszyscy chcą mieć być w tym trendzie składanych smartfonów, wszędzie chcą mieć napis, że, że są składane, to jest. Smartfony, a tak na dobrą sprawę, to są tylko panele, które są zaginane, i które już, nie wiem, 3 lata temu tam na, na CES-ie chyba LG pokazywało zaginane telewizory, więc to, że jest zaginany panel, nie znaczy, że jest gotowy telefon i że, że to się nadaje do produkcji. Więc wszyscy chcą mówić o tym, że to mają, a tego nie mają, i to jest, wydaje mi się, największa porażka tych targów, że, że wszyscy po prostu idą z jednym trendem. Wszyscy, wszystko ma być 5G i wszystko ma być składane. To jest kompletny idiotyzm. I dlatego uważam, że. Zaskoczenie może ten Mate X, ale takim największym zaskoczeniem, jeżeli chodzi o premierę, to chyba pomimo tego, że premiera była kiepska, bo tam nie, nie wszystko poszło jak miał być, ten mi 9, bo, bo wszyscy idą w telefonu za 10 tysięcy albo pokazują flagowce za 4 koła i, i siema, a tu wychodzi mi 9 za 2000 z kawałkiem i mój pokazuje środkowy palec i mówi: Słuchajcie, można zrobić to samo dużo taniej, tak i, i siema. No i spoko, no i, i, i zobaczymy, no, mówię, jak będzie taki trend, podzielam zdanie Pawła Warzechy, czyli mobzili, że będzie taki trend, to faktycznie za parę lat zostaną tylko Chińczyki, to takie, bym powiedział, właśnie w stylu Xiaomi, które, e, które będzie pokazywało, że można topowe smartfon na topowych podzespołach, a nie jakichś tam Mediatekach, Helio, coś tam, tylko na Snapie 855 zrobić telefon, który połowę kosztuje tego, co konkurencja. I może te ceny są dumpingowe faktycznie, ale, ale no, klientów to nie interesuje, tak? Jeżeli wchodzisz do sklepu i masz, powiedzmy, nie wiem, do kupienia radio, tak? No i masz, wszystkie radia kosztują 300 zł, a ktoś wystawia identyczne radio z podobnymi pod parametrami, z wszystkim za 150. To co z tego, że to jest po prostu jakaś super cena i dumpingowe, jakby, podejście do, do rynku? Kup, klienci kupują to, co jest dobre i to, co jest tanie i koniec, kropka. Łukasz Majewski, Łukasz, Łuka, sorry, Majewski. Cześć, co powiesz mi o Mi 9? Czy warto go kupić? Jeśli nie, to co w tych samych lub podobnych pieniądzach i w ogóle kiedy można spodziewać swoich pierwszych wrażeń lub recenzji? Pozdrawiam, super filmy robisz. Dzięki bardzo. Wiesz co, już film o Mi 9 jest, ja od razu polecam ten telefon. Jeżeli ktoś trafi gdzieś jakąś promocję, to myślę, że, że wszystko super. Co prawda nie sprawdzałem jednej rzeczy, chciałem to też zaznaczyć, że nie. NFC działa, ale ktoś tam się skarżył, że nie da się płacić, że odrzuca karty z Google Pay, a więc to muszę jeszcze sprawdzić, bo tego nie, nie robiłem, a NFC telefon ma reszta rzeczy rzeczywiście jest spoko, no naprawdę jestem mega zadowolony, to jest kawał fajnego sprzętu, jeżeli ktoś powiedzmy nie jest jakoś tam zakochany w MIUI, to zawsze można sobie to zmienić jakimś tam innym luncherem, chociaż trochę. Ale ogólnie, no kurczę, No pamiętajcie, że my mówimy o telefonie, który ma być, który jest prawie dwa razy tańszy, tak? No, musimy mieć gdzieś to z tyłu głowy, tak? To nie chodzi o to, że telefon jest tam, nie wiem, o 30% tańszy, tak? Czy, 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 czy nie wiem, 500 zł tańszy, tak? Kornel X Grander. Co lepsze, Xperia XZ2 Premium, czy może XZ3? Najważniejsze dla mnie to aparat i ekran i płynność. Brałbym XZ3. Dużo lepiej wypadło w ogóle, jeżeli chodzi o optymalizację. Yy, i Lepiej wygląda lepiej przemyślany system, aparat i wiele, wiele innych rzeczy. Yy, telefon lepiej leżący w dłoni, yy, lepiej się prezentujący, jeżeli chodzi o ramki. Myślę, że nowszy aparat też yy, lepszą robotę robi. Yy, ogólnie bym poprosił XZ3, bez dwóch zdań. Na ja bym się nie zastanawiał. Yy, Stamix, Samex, Vlog. Yy, zrobisz recenzję. Y6 2019. Przyznam szczerze, nie wiem, czy, czy dostanę ten telefon, bo nie mam skąd na razie. A jakby też nikt się nie pytał, czy, czy, czy chcę to przetestować. a Często się tak zdarza, a, ale nic takiego nie miałem. Przepraszam, łyk Piotr Marcinkowski. Cześć, pytanie mam takie: czy, czy da przejściówka z Czy da się przejściówkę z USB-C? Mini-jack działa na telefonie z mini jackiem. Ehm, poczekaj, czy przejściówka USB-C do mini Jacka działa na telefonie z mini Jackiem I czy w ustawieniach na przykład programistycznych da się to zmienić? Wyrobiło mi się gniazdo, dlatego pytam A, w ten sposób, że masz przejściówkę i i po prostu w drugą stronę. Myślę, że nie do myślę że to nie będzie działać. W sensie, że wyrobiło ci się gniazdo USB-C i chcesz teraz ten, nie, nie, to raczej tak nie będzie działać. Nie, myślę, 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 że, myślę, że. Czy ta, ta. Działa na telefonach z mini Pytanie. Okej, okay, dobra. Czyli w skrócie. Wrobiło mi się gniazdo USB-C i nie ma jak słuchać muzyki, zapewne. Ładujesz pewną indukcyjnie, ale nie masz jak słuchać muzyki. I teraz, czy. Nie. Nie, nie, moim zdaniem to nie będzie działać. Moim zdaniem to nie będzie działać. Nie wiem, ale spróbuję. Nigdy nie próbowałem przy tym szczerze, więc ciężko powiedzieć. Ciężko się, no to jest zastanawiające. Muszę to spróbować. Nie, nie wiem, znaczy nie chcę się zarzekać, bo nie wiem, ale wydaje mi się, że nie. Spróbuję i dam znać, ok? Mumin. Czy nie uważasz, że przestrzeń pomiędzy przednim aparatem w S10 Plus wygląda paskudnie? Wolałbym te dwa osobne aparaty w sensie umiejscowienie bez zmian. Ale z ekranem pomiędzy oczkami aparatów. Co sądzisz o Xperia 1, a konkretnie o trzech aparatach w trybie Cinealta. Yy, znaczy, jeżeli chodzi o, 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 o powiedzmy o, 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 o to oczko, że, że tu nie ma jakby żadnej przerwy, no to ja nie, nie uważam tego za jakiś tam błąd. Tak? W sensie, że, że tam powinna być przerwa. No może może by to wyglądało lepiej, tak? Tylko że, że może jest to bardziej problematyczne, jeżeli chodzi o produkcję. Nie wiem, no to myślę, że to jest taka trochę pierda już, ale, ale okej, okay, rozumiem, doceniam. Ja też się czepiam różnych pierdów tak? I na przykład V40 ma super, super wibrację i S10, plus ma też bardzo dobre, może nie super, ale też bardzo dobre. I wiem, że niektórzy się czepiają pierdół, więc rozumiem, no nie wiem, może by to faktycznie lepiej wyglądało. A odnośnie Xperia 1, a konkretnie o trzech aparatach w trybie CineAlta, no jestem bardzo ciekawy. Tak, to znaczy, najbardziej co mnie interesuje, jakby za, na, zapowiedź, w którą najbardziej wierzę. I, I póki to jest tylko zapowiedź, to nie wiem. Jakby gdzieś tam mam po prostu takie marzenie, że po prostu wejdzie w tym roku Xperia. 1 z, z tym aparatem i po prostu i, i wszystko pozamiata. Jeżeli tak by było, to. To autentycznie, jeżeli chodzi o takie nagrywanie, gdzie ja bym chciał, mam pewne pomysły w głowie, które chciałbym realizować, jeżeli by było to na poziomie, powiedzmy, lustrzanek. Nie mówię, że oczywiście o jakość, o plastykę i tak dalej, bo tego się nie da zrobić, tak. Ale jeżeli chodzi o, jakby, takie stricte nagrywanie telefonowe, to, to nie ukrywam, że, że to byłby tak w moich gdzieś tam z tyłu głowy, w jakby w moich planach. Natomiast y, głównie chodzi mi o to, że. Y, y, Wreszcie ktoś, kto pracował w Sony jakby Alpha, czyli od wszystkich aparatów. Przeszedł do mobile'a i, jakby od początku, zaczęli budować tam te wszystkie moduły, te wszystkie oprogramowania. I to jest świetna sprawa, no bo, bo jednak apara aparaty robią świetne i dlaczego tam przez wiele lat nie było komunikacji, to nie wiem, tak? No bo, bo to rzeczywiście dość mocno odstawało. Alfy, świetne do nagrywania tak dalej, wszyscy się tym zachwycają. masa osób kupuje te Alfa 7 i w ogóle Alfa 3 i S -y i tak dalej. Zresztą czekam sam na Alfa, e, właśnie trójkę S, bo chcę zobaczyć, jaka będzie. Tak ciekawości. Ale w każdym razie nigdy nie było jakby takiego połączenia. Teraz faktycznie jednak ta osoba, która była odpowiedzialna za Alfy, przeszła i się zajmuje Xperium 1 i to może jakby oznaczać, że, że będzie zupełnie inne podejście do fotografii, do nagrywania. I to jest mega ciekawe. To jest mega ciekawe to jest, no myślę, że. Ktoś, kto ma takie doświadczenie i jakby no, no tyle zdziałał w tamtym polu, to myślę, że może tutaj jakby wiele zrobić i wiele uratować. I liczę na to, bo matryce są świetne. Skoro inni potrafią wyciągnąć więcej z matryc Sony niż Sony, to gdzieś tu jest błąd. I to jest błąd Sony, a nie innych. Więc y, jeszcze, ma, jeszcze teraz Sony ma przecież tą swoją, nie wiem, chyba w tym roku też tą swoją deklarację taką, że przez pierwszy rok nowe matryce Sony, które wychodzą, są zarezerwowane tylko dla Xperia. Dopiero po roku są uwalniane na rynek i dopiero po roku można je kupić, e, mogą je kupić inni producenci. Więc To jest w ogóle przewaga, jeżeli to będzie tak zoptymalizowane, że uda im się wszystko wyciągnąć, a skoro oni je produkują, to oni powinni najwięcej wyciągać z tych matryc. Skoro oni mieliby przez rok przewagę nad konkurencją, nad nową matrycą i możliwościami wyciągnięcia tego, co tam jest, no to, no, to naprawdę można pozamieniać. Może się zupełnie zmienić koncepcja rynku, tak? W sensie, że m, tak jak uważaliśmy, nie wiem, że Samsungi czy teraz Huawei robią najlepsze zdjęcia i iPhone'y też gdzieś tam są blisko, przynajmniej w dzień, e, to, e, to może się to kompletnie zmienić, tak? Rzeczywiście taką jedną decyzją i jedną osobą, która poszła z całym zespołem i to naprawiła. Więc ja na to mocno czekam, naprawdę. Filip Maadejczyk, Księga Robry, ja tak z innej beczki. jaki jest Twój ulubiony posiłek, bądź inaczej, co lubisz jeść najbardziej? Pozdrawiam serdecznie. Schabowi buraczki, maka skład maraczki, <śm> maraczki, ma, ma rację. Schabowe buraczki, ziemniaczki. Ja jestem Wielkopolski Pyrka, więc e, generalnie to są moje takie ulubione dania. Ale jak, jak już miałbym tak szalać, to, to znaczy, mógłbym żyć na samych schabowych, tak? To, to jakby już, jak już by była powiedzmy epidemia zombie, to, to na samych schabowych bym mógł żyć do końca świata. Mm, bardzo lubię sushi. E, co tam jeszcze lubię? No, lubię, o, pizzę lubię, no, pizza jest spokojna, tak jak jest na cieniutkim cieście, taka, no, jest dużo rzeczy, które mi smakują. Kiedy recenzja Mix 9 x Edition 12 GB RAM, nie wiem czy w ogóle będzie dostępna w Polsce i nie wiem czy będę miał, ale Mi 9 niedługo zwykła. To Maka pisze i Maka jeszcze raz będzie z Pitest Mi 9 i jest y, 10 czy Samsung nie będziesz miał? Mam, 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 ale nie wiem czy właśnie osobne porównanie robić z 10 Plusami 9, zobaczymy. Marcin Świdrak, jestem twoim widzem, nig nigdy nikogo na twoim kanale nie obraziłem i dzięki tobie zainteresowałem się smartfonami. Dzięki tobie mam s 7 Gira S3 Frontier, teraz przymierzam się do S9. Super kanał. Pozdrawiam. Dzięki bardzo, bardzo miło zawsze to, bardzo miło zawsze to słychać. Fajnie. No i wiesz, naj dla mnie najważniejsze jest to, że, że nawet jeżeli bo ja zdaję sobie z tego sprawę, że przypadków może być miliard pięćset, także to jest tak jak z samochodem, że odbierasz nowy salon, salonu, może przez trzy lata jeździć bez zająknięcia, może po stu metrach się zatrzymać. I z telefonami też tak jest, a cena jest dużo niższa, że, że może działać przez dwa lata super, super, a może od razu po miesiącu, na przykład, się pojawi jakiś problem, bo może być wada fabryczna, może być problem jakiś konkretny z tym modelem, i tak dalej. A cieszę się, że, że jakby nie masz problemów w combo S7 i S3. To na pewno. Plumo iPhone 10R czy Samsung 10R? W podobnej cenie ja pomijam w ekran, co będzie lepszym borem. Czy dopasować do i10/10, chociaż 3700 za dwuletni telefon. Yy, powiem tak, porównanie jest 10R z, z S10e będzie na pewno, natomiast jeżeli chodzi o, yy, yy, o yy, iPhone'a 10, to ja bym wolał chyba jednak mimo wszystko iPhone'a 10 z jednego prostego powodu, bo yy, mam mniejsze ramki, lepiej wygląda i bym powiedział, że dwuletni telefon to nie jest taka tragedia, jeżeli chodzi o iPhone'a biorąc pod uwagę aktualizację, jeżeli telefon kupisz na 2-3 lata to i tak będzie dalej aktualizowany, więc to nie powinno być większego problemu. A wydaje mi się, że no aparat nie będzie, będzie może trochę gorszy, ale będzie, na pewno będzie lepszy ekran, to bez dwóch zdań. Będzie gorsza bateria, bo 10R świetnie trzyma na baterii, to jest bez wątpienia, że to jest killer. Moja mama teraz korzysta z 10R i ona 5 dni potrafi... Ona oczywiście nie jest taka zaawansowana, że ona tam, nie wiem, w fejsie czy na Twitterze to czas siedzi. Natomiast yy, korzysta z komunikatorów, tam pisze, rozmawia, przegląda sobie w, net, w internecie różne rzeczy. Płaci sobie wszystko, operacje bankowe, wszystkie z telefonu robi i pięźniej jej trzyma telefon. Więc ona jest raczej zadowolona, Wojtek Jackowski. Witam cię. Standardowa mam jakiś ptanka. Spoko. Czy reklamy głównie oglądane u Ciebie na kanale, czy na innych kanałach są wybierane przez twórców, czy YouTube? To jest wszystko oparte o, o algorytm tego, co, co jakby Ty poszukujesz w mecie. Jeżeli szukasz, na przykład, nie wiem, piszesz sobie w klaw na klawiaturze, że szukasz, nie wiem, um, załóżmy zaśladczy do komputerów i będą takie reklamy wypuszczone do sieci, bo to też musi być taka reklama albo coś z tym związana, czyli na przykład komputery, to takie reklamy będą ci się pojawiać. One są spersonalizowane i dopasowane pożytku użytkownika i one tak na ogół są. To, to nie jest tak, że, że ja, ja na przykład nie mogę na YouTube zdecydować, że chciałbym, żeby, o, żeby na przykład wszystkie reklamy były z jakimiś tam, nie wiem. Nie wiem telefonami, tak, bo, bo to jakby jest dopasowane do mojego kanału, nie, to, to tak nie działa. To jest tak, że jak na przykład wejdzie pan e, A, to na przykład interesuje się telefonami, to mu się pojawi tam re, y, jakaś reklama Huawei albo Samsunga, czy tam Sony, czy HTC. Ale, jeżeli wejdzie pan B, który jest na przykład miłośnikiem telefonów, samochodów, ale on przy okazji tylko ogląda sobie mój film, to mu się pojawi na przykład reklama jakiegoś tam super, nie wiem, Volvo albo tam Audi czy czegoś. Więc to jest dopasowane do tego, co my wyszukujemy w internecie. To dlatego masz te wszystkie ciasteczka, cookies i tak dalej. Mam nadzieję, że pomogłem. E, marcosik, mam pytanie dość banalne, ale co mi tam? Gdzie się dokładnie zadaje te pytanie do QA? Początkowo myślałem, że jest to przegląd wszystkich komentarzy z pod filmu wrzuconego na kanał w danym tygodniu. Oczywiście jakoś odfiltrowując pytania od zwykłych postów, ale chyba jednak nie. Za odpowiedź będę wdzięczny. E, no pytanie jest tutaj. Normalnie, znaczy kiedyś było na sam początku QA, było tak, że dawaliśmy nawias P i tak dalej, ale to było bez sensu, no bo, bo jednak. E, te Q&A są przeznaczone głównie po pytania, więc to jakby starciło, jakby, wydaje mi się, sens właśnie. Więc teraz po prostu piszemy. I jeżeli Ty zadałeś w poprzednim tygodniu, czy tam 4 dni temu pisałeś, jak widzimy, to, to, to teraz bym odpowiedział, tak, jeżeli masz jakieś tam wątpliwości. Więc po prostu w tym Q&A, który teraz będziesz oglądał, który teraz oglądasz, jak to mówię, to, to po prostu piszesz komentarz, a ja po tygodniu, czy tam niecałym tygodniu, w następną sobotę odpowiadam. Filip Rogal, cześć, który ze smartfonów ma lepsze możliwości do zdjęć? S9+, czy OnePlus 6T Google z Google kamera, który potrafi wyciągnąć z matrycy o wiele więcej szczegółów? Nie wiem, nie mam 6T już i nie testowałem tego z Google Camera, natomiast jeżeli miałbym zestawiać, powiedzmy, znaczy tego tak nie można porównać, że, że nie wiem, Pixela 3, bo Pixel robi lepsze zdjęcia od S9+, szczególnie w nocy, w ciągu dnia mi się ta plastyka też bardziej podoba. Natomiast jeżeli chodzi o Natomiast jeżeli chodzi o S6, no to ja nie, mam, nie miałem go z tym kombo, wtedy to chyba jeszcze nie działało, więc e, ciężko mi ocenić. Nie, nie będę zmyślał, bo nie wiem. Nie, nie wiem jakie są szczegóły. Nie, nie miałem dwóch tych samych zdjęć zrobionych czy podobnych, żeby sobie to ocenić, niestety. Markę 2, niedługo 100 tysięcy subów, będzie coś z tej okazji. Tak, na pewno będzie jakiś konkurs. E, myślę, że, 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 że pojawi się konkurs, i, i myślę, że nie będziecie za, z, zawiedzeni. Ania D. Witam. Będę wymienić telefon mam do wyboru Motorola One, Xiaomi Mi A2 Lite. Który le telefon lepiej wybrać? Um, mm, 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 A2 Lite. Mm. A2 Lite średnio działa. Chyba Motorola One bym wolał. Przyznam szczerze. No chyba bym wolał Motorola One. Już wspomniałem to, że jest po prostu trochę ładniejsza. Może bardziej iPhone'owa, ale jednak ładniejsza. Więc pewno bym poszedł w Motorola One. Masonik, drogi Robacie, proszę dorać mojej dziewczynie, jaki ma telefon kupić, yy, smartfon. Chcemy, żeby był podobny i w specyfikacji do mojego P20 Pro. Telefon ma służyć na ten moment głównie do robienia zdjęć i kręcenia filmów podczas wspólnych wypadów. Cena nie gra roli. Z góry dziękuję. Jak ma być podobny do swojego, no to p20 pro, pro i dziękuję. Albo jak ma być bardzo podobny, to drugi p20 pro i będziecie mieli dokładnie te same telefony. I to też nie jest głupie, bo na przykład wtedy macie ten Huawei Share, który wysyłacie sobie na przykład pliki bez problemu. Są pewne plusy korzystania z tych samych telefonów, ale też łatwiej będzie wam niektóre rzeczy ogarnąć. A najlepiej to bym w ogóle zrobił, tak że dziewczynie bym dał P20 Pro i kupił sobie Mate 20 Pro. Dziękuję. Nie, nie wiesz, wygrałeś. <laughs> ja bym tak zrobił. Jeżeli ma być podobny w specyfikacji, jakby w możliwościach, to myślę, że tak. I Na pewno bym wziął tego Mate'a. Tak? No, to jest taki najbardziej kompletny telefon. No, S10 Plus też jest super kompletny, tak? Jeżeli interesuje Cię trochę nowo nowości, tak? Tylko żeby telefon będzie droższy. Eee, nie wiem, czy będzie miał lepsze w możliwości niż P20 Pro. Przyznam szczerze, w ciągu dnia na pewno tak, ale w nocy na pewno nie. Więc, eee, no, jakby mija się to z, z, jakby z twoją specyfikacją, którą podałeś, więc ja bym pewno kupił albo drugie P20 Pro, albo Mate 20 Pro dla siebie. Albo no, już ewentualnie dla swojej dziewczyny jak już musisz i wziął P20 parodni. Vital Netro. E, naprawiać. O, coś się zaczęło tutaj. Naprawiać za 1000 zł Samsunga Galaxy S7 Edge, czy kupić. O. J7. Znaczy. To hmm. ciężka decyzja, powiem szczerze, bo, bo za 1000 zł S7 Edge. No nie wiem, poszukałbym. E... Poszukałbym jednak czegoś, może taniej gdzieś do naprawy, bo to 1000 W to jest dużo. To chyba masz zbite z przodu, z tyłu i w ogóle wylał się ekran. Eee, chyba tak jest. Natomiast, no, oczywiście opcją tańszą będzie. Ja bym z tego J7217. Hmm. Ja bym pewnie wziął API 2017, bo to jest kompletny telefon, który też jest wodoodporny, jeżeli to jest istotne. Eee, nie robię jakichś tragicznych zdjęć, będzie działał świetne wyniki na baterii. Przyzwoity taki średni, jak teraz niska puka, raczej, ale też ze szkła, i tak dalej. Więc podobny feeling będziesz miał jak S7 Edge, a powiedz mniej więcej. Oczywiście, nie jeżeli chodzi o działanie J7, jednak będzie wypadał inaczej, bo jest aluminiowy, ale za 1000 zł, pewnie bym wolał naprawić. Tylko poszukałbym gdzieś taniej ewentualnie tej naprawy, jeżeli się da. Zebra.pl, subscribe to PewDiePie. Jakby nie interesuje mnie w ogóle to, że ten walka tam kurczę na to jakieś indyjskie, amerykańskie pojedynki. Ania P, witam. W materiale M9 mówi, że Xiaomi mi dołącza w zestawie 27W ładowarkę QI Charge 4.0. Znaczy telefon obsługuje taką, tam jest chyba 3.0 dodana, może byłem nieprecyzyjny. Natomiast przebitka widać wyraźnie, że ładowarka ma 18W, więc jak to jest rzeczywiście? Jest telefon, znaczy. Pewno się pomyliłem. Zaraz to kliknę tam, żeby to sprostować. E, telefon obsługuje Q Charge 4.0 z Plusem, czyli możesz podłączyć na. no bo to jakby procesor obsługuje, tak? No to jakby. Jakby Xiaomi nawet nie, nie ma na to żadnego większego wpływu, tak? A w zestawie jest po prostu 18-watowa taka standardowa szybka ładowarka, więc e, znaczy szybka. No jest w miarę szybka, a nie jakaś tam najszybsza, więc to jest taki Q Charge 3.0, trochę więcej. I e, e, i tak to wygląda, więc pewno to jest przejęzyczenie z mojej strony. Zaraz to tam dopiszę w opisie, żeby to było sprostowane. OK, więc przepraszam za nieścisłość z mojej strony ewentualnie. Marek Antysiewicz, pytanie bardziej pod kątem montażu, czy rozbudowali swojego iMac'a 5K w dodatkowy RAM, czy chyba 40 ci wystarczy, nagrasz o materiał po dłuższym czasie? Tak, nagram i mam tylko 40, wystarczy. Znaczy, no wiadomo, zawsze im więcej RAMu, tym lepiej, tym bardziej jak składam jakiś tam duży film, jak wczoraj na przykład porównanie Eski i Mate'a, to tam jest tak dużo jakichś przejść, tak dużo jest tych zdjęć, tych opisów, tego wszystkiego, tego trakowania tych napisów, które się tam mają ruszać tak, a nie tak, rzeczywiście tych przejść, tych po prostu klipów, które są pocięte jak, jak, jak poszatkowane, to, to rzeczywiście jest tego bardzo dużo i no ten RAM się kończy już, więc pewno można było gdzieś tam. Eee, no spróbować upgra upgradeować. Zobaczymy. Próbowałeś nawet dla zabawy zmontować coś w iMovie czy tylko FCP? Eee, tylko na final Cut, nie w iMovie nie mam, nie widzę sensu tam. Znaczy, jednak jest dużo rzeczy podobnych, ale inaczej, więc no, tu mam bibliotekę całą, więc y, wszystkie rzeczy, które już y, mamy jakby do Final Cut'a. Masa tych motywów z Motion VFX, w ogóle polska firma, więc w ogóle świetna sprawa. Najlepsze chyba mają te, 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 te przejścia, animacje i tak dalej do, do Final Cut, i jakby nie widzę w tym sensu, żeby po prostu ten robić coś w mówi. I jedyne to, no to korzystałem z tego Luma Fusion na iPadzie. Sebastian Sadowski, cześć, mam pytanie, a jednocześnie propozycję, czy pamięta jeszcze Perisco, fajnie by było wrócić do dawnych czasów, kiedy były realizowane krótkie transmisje w Twoim wykonaniu. O, dawno to było tak, faktycznie, to było kiedyś. Teraz, raczej jakbyśmy już mieli robić takie transmisje, to myślę, że raczej Instagramowe jakieś takie chyba nie. No ale to zobaczymy. Znaczy, to jest ciężkie, ale chcę coś takiego nagrać niedługo takiego bardziej z ręki. Nie wiem, kiedy to się pojawi, bo to chyba trochę muszę się przygotować do tego, ale może coś takiego się bardziej luźnego, jeżeli o takie materiały chodzi, pojawi. To było 282. Keynotate. Dziękuję Wam bardzo, miłego weekendu. Życzę, czy pojawi się coś w niedzielę. Tego nie wiem, zobaczymy, jak znajdę trochę czasu, bo teraz jednak. Dzisiaj i jutro trochę z rodziną, i jak znajdę jakiś czas, to, to na pewno coś się pojawi. Jeżeli nie, to może jak znajdę na przykład godzinę, to zrobimy sobie w, nie, w, so, w niedzielę live'a, ale wtedy, jeżeli będziemy robić w niedzielę live'a, to raczej około 17.00 i e, ja sobie obowiązkowo jakieś piwo to tworzę, bo na, na trzeźwo to niektóre pytania są bardzo ciężkie. Trzymajcie się, dzięki bardzo, no i cześć.